No, dzień dobry, moje kochane panny. Witam was bardzo serdecznie w czytaniu na kolejny tydzień, czyli od 17 do 23 maja 2021 roku. No i co, tradycyjnie przyjrzymy się różnym aspektom waszego życia, co w miłości, co w pracy, na co tam uważać, co miłego się może wydarzyć. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne, więc nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie tylko to, co dla was, resztę zostawcie. No i zachęcam do zostawienia łapki w górę. Jeśli macie ochotę, zostawcie również komentarz. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, również zachęcam. I dziękuję, że jesteście. Dobra. Energia ogólna. Co miłego się może przydarzyć? Na co uważać? Co w miłości? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Praca, finanse. Rada. I jeszcze jedna karta opiekuńcza dla moich panien. Panna, 17 do 23 maja. Postanowienia. Postanowienia. Szanuj to, co dla ciebie najważniejsze. Jeśli nie istnieje bezwzględne tak, nie ma również nie. Dobra, ciekawe przesłanie macie. Szanuj to, co dla ciebie najważniejsze. Dobra. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Głupiec! Wow, fajnie! Kochani, no jakiś nowy etap w waszym życiu się zaczyna. Nowy jakiś etap, może jakiś cykl karmiczny został dokończony i teraz zaczynacie coś nowego. Kochani, no przy karcie głupca, no to jest ta kwestia, że chcecie zaryzykować w coś, podjąć jakieś ryzyko, wskoczyć w jakąś przepaść i przekonać się, czy umiecie latać, tak? Macie zaufanie do siebie, macie wiarę w to, że tam cokolwiek nie podejmujecie, jakieś decyzje, jakieś nowe opcje, nowe rzeczy, to macie wiarę w to, że to pójdzie, że się uda, tak? Że macie szansę zrealizować jakieś swoje marzenia, swój plan, jakąś nową ścieżkę. To może być nowa praca, nowy związek, nowa relacja, nowe mieszkanie, przeprowadzka, coś całkowicie nowego, tak? I nie bójcie się zaryzykować, także bardzo fajnie. Wszelkie jakieś problemy z przeszłości, wszelkie jakieś hamujące was albo zachowanie, albo osoby, albo sytuacje, albo jakieś myślenie o sobie, czy cokolwiek, zostawiacie za sobą i wskakujecie w nowe, nowa podróż. Ładnie. Co miłego? Królowa buław, kochani, no grubo, grubo. Po pierwsze, albo jakiś sukces się szykuje. Po drugie, duża pewność siebie. Będziecie emanować pewnością siebie, będziecie emanować seksapilem, będziecie przyciągać płeć przeciwną. Duża wiara w siebie, w swój sukces, w swoje osiągnięcia, tak? No albo ktoś na horyzoncie z trygonu ognia, baran, lew, strzelec. Ktoś bardzo wami zainteresowany, ktoś, kto postrzega was jako bardzo atrakcyjną osobę i ktoś, kto sam może być taki ogniście przyciągający. No zobaczmy tą królową buław. Siła. No kochani, zdecydowanie możecie mieć z lwem do czynienia. Duża pewność siebie, duża charyzma, pokonywanie swoich słabości, jeśli chodzi też o was, ale i o tą osobę. Kogoś, kto zna swoją wartość, kogoś, kto pokonał jakieś swoje cienie i teraz skupia się na tym, co dobre. Kogoś, kto ma wiarę, że cokolwiek by sobie nie postanowił, uda mu się zdobyć swój sukces, tak? Jakieś uznanie, jakieś swoje szczęście. No, trójka mieczy. Mogło w przyszłości być jakieś zranienie albo u was, albo u tej osoby, z którą macie do czynienia, które może właśnie odbiło piętno na serduszku tej osoby, albo na waszym serduszku, tak? Może właśnie teraz powstajecie, będę mówić tak jak do was, jeżeli to nie wasza energia, to sobie odwróćcie, tak? Może właśnie powstajecie z jakiegoś zranionego serducha, może ktoś wam zranił serducho, może to była jakaś sytuacja trójkątna, ktoś was zdradził, ktoś was oszukał, ktoś wami manipulował i przez jakiś czas byliście zdołowani, to serducho było połamane, było pokrzywdzone, było zranione, było podziarane na kilka części, tak? Wcale się nie dziwię, jeśli to była taka przykra sytuacja. I w tym momencie przychodzi nowy etap w waszym życiu. Pokonujecie demony z przeszłości, zbieracie tą wiarę w siebie, w swoje możliwości,
swoją atrakcyjność w to, że miłość istnieje, że pasja istnieje, że jest coś lepszego, co czeka Was na tym świecie, tak? Także bardzo, bardzo ładnie. No, koniec ciężkiego etapu, kochani. Koniec jakiegoś ciężkiego etapu w Waszym życiu. Koniec jakichś trudów, zmagań, koniec złamanego serducha. Odzyskujecie wiarę w siebie i w swoje możliwości, wiarę w lepsze jutro. No i kochani, no coś tu się szykuje dla Was, bo mamy tutaj na spodzie tego rycerza kielichów razem z siódemką pentakli i z dziewiątką kielichów. Kurde, i z królową pentakli. Ja pierdziu, ale macie karty. Powiem Wam tak, jeżeli ta sytuacja dotyczy tej osoby, z którą będziecie mieć do czynienia, bądź macie do czynienia, ta osoba być może też nie chciała zainwestować w pełni w tą relację. Teraz będę mówić a propos tej osoby, tak? Bo mówię, to wcześniej było o Was. O Was, że byliście po jakimś zranieniu, ciężkich sytuacjach, kończycie z tym, idziecie w nowy etap, odzyskanie pewności siebie, wiary w siebie i tej charyzmy wewnętrznej, tego wewnętrznego ognia. Ale to może być energia też osoby, z którą macie do czynienia albo która idzie w Waszą stronę. Mocno zarysował się dla nas trygon ognia, tak? Czyli baran, lew, strzelec. Mocno lew, tak? Więc miejcie to na uwadze. Ta osoba mogła też mieć pewne jakieś sytuacje w przeszłości, które odbiły piętno na jej sercu i która miała swoje jakieś tam przeciążenia i trudy, tak? Związane z miłością. I w tym momencie odzyskuje wiarę w swoje, w siebie, tak? W to, że miłość istnieje. Może właśnie przez to, że poznała Was. Może Wy przywracacie jej tą wiarę w siebie i swoje możliwości. Bo tak, mamy na początku tego rycerza buław. Może ta osoba przez to zranienie, przez te ciężkie sytuacje ze swojej przeszłości nie chciała się w pełni angażować w jakieś związki, w relacje. Bardziej skupiała się na atrakcyjności, na fizyczności, wiecie, seksie, te sprawy, ale serducha nie oddam na tej zasadzie. Pojawiam się i znikam, nic stabilnego, nie chcę w nic zainwestować na stałe. Ale w tym momencie może poprzez to, że Wy chcecie zaryzykować z tą osobą, może przez to, że Wy dajecie jej dużo takiej też tego wsparcia, tego miłości, ta osoba zaczyna odzyskiwać taką wiarę, że wszystko się ułoży. Że jednak warto w to zainwestować, że może warto zobaczyć, jak to się będzie rozwijać. To już nie są tylko buławy, tu zaczynają się, kochani, pentakle, tu zaczyna się coś konkretnego, stabilnego, tu zaczyna się inwestycja czasu, pieniędzy, energii w tą relację, która tu się rozpoczyna. No i patrzcie, co mamy, dziewiątka kielichów i królowa pentakli. Duża dojrzałość. Ta osoba postrzega Was jako królową pentakli, którą zresztą jesteście, drogie panny. To jest Wasza energia. Jako osobę bardzo stabilną, bardzo konkretną, na fajnym stanowisku, dbającą o siebie, dbającą o innych, dbającą o swój wygląd, o swoje potrzeby, ale również swoje potrzeby innych, tak? Osobę, która ma dużo ciepła w sobie, dużo wrażliwości, dużo empatii, ale jednocześnie, kiedy trzeba postawić granicę i huknąć, czy cokolwiek, to tak też jest, tak? Która nie pozwoli sobie wyjść na głowę. Ta osoba widzi Was jako swoje spełnienie marzeń, jako swoje szczęście, jako osobę, z którą można zbudować coś fajnego, stabilnego. Także, kochani, tu jest szansa na jakiś fajny rozwój relacji. Tak jest. Może to jest to, w co chcecie wskoczyć na nowo. To jest to, w co chcecie zainwestować i zaryzykować. Jeszcze nie widzicie postępu tej osoby. Może widzicie właśnie, że taka jest bardzo pasjonująca, bardzo energetyczna, fajnie seks się układa albo będzie się układał, ale tak, no nie jesteście pewni, ale jesteście chętni, żeby w to wejść, żeby zaryzykować, żeby wskoczyć i zobaczyć, gdzie Was tam wiatr poniesie, tak? Na co uważać, kochani? Księżyc, uważajcie na tajemnice, uważajcie na skrywane emocje. To mogą być Wasze emocje, kochani, które gdzieś tam skrywacie w sobie, jeżeli te karty dotyczą Was. Może boicie się ujawnić, że macie zranione serducho, może tutaj tak, wiecie, cwaniakujecie trochę, że nie, nic Was nie boli w ogóle, jest super, jest ekstra, tak? Ale wewnątrz Was mogą być jakieś rany, które jeszcze nie są zagojone, tak? Także tutaj ważne jest, żeby przepracować te rany, żeby wyszły na zewnątrz, żeby mogły pooddychać i zagoić się do końca, tak? Księżyc też może świadczyć, że coś jest ukryte przed Wami, coś, przed czym trzeba by było uważać. To jest karta ryb, tak na marginesie. I zobaczmy ten księżyc w takim razie. To jest właśnie, wiecie co, tak jeszcze powiem, a propos nie ukrytych, tylko a propos tych ukrytych emocji. To jest właśnie to,
To jesteście wy, jesteście kociakiem, ale musicie ujrzeć się jako panterę, czarną panterę, jako osobę władczą, jako osobę pewną siebie, jako osobę konkretną. Tak musicie się postrzegać, tak jak tutaj, tak buławowo, tak ogniście, tak kokieteryjnie, tak atrakcyjnie, że jesteście po prostu tacy, tak? Tak musicie się postrzegać. Ale dobra, zobaczmy ewentualnie, czy jest coś ukryte przed naszymi pannami, co warto by było wiedzieć. Świat i piątka kielichów. Papież. Dwójka kielichów. Dwójka mieczy. Ktoś tu nie ma zamkniętego jakiegoś rozdziału. Albo wy, albo ta osoba. Bo mamy tu taką sytuację. Mamy tą piątkę kielichów i mamy świat, tak? Jest potrzeba zamknięcia jakiegoś cyklu. Wydaje mi się, że wy tu już pomału zamykacie ten cykl. Jesteście w karcie głupca pokazani. Także jakiś cykl się dla Was zaczyna, zamyka i zaczyna się coś nowego. Możecie być jeszcze w takiej energii płakania nad rozlanym mlekiem. Może byliście w jakimś związku, stałym związku, może nawet w małżeńskim związku, gdzie czuliście, że ta osoba jest Waszą bratnią duszą, ale może komunikacja nie pykła, a może ta osoba była zablokowana na Was. I w tym momencie jeszcze cierpicie za tą osobą. Może zastanawiacie się, co by było, gdyby, że może jakbyście postąpili inaczej, to może jakby to było i tak dalej. I tak dalej. Także tu jest dużo jeszcze takich emocji ukrytych pod powierzchnią Was, które muszą wyjść na zewnątrz. Musicie przyznać się po prostu przed sobą. Tak, tęsknię za tą osobą. Tak, nie duszcie tego w sobie. Wyżyjcie się, nie wiem, zapalcie świeczkę, spalcie jakiś list, porozmawiajcie z przyjacielem, cokolwiek, wyrzućcie to z siebie, nie kiście tego pod powierzchnią, tak? Niech to wyjdzie. To może być też energia właśnie tej osoby, z którą tutaj macie do czynienia, kochani. Że ona też ma jeszcze niepozamykane pewne etapy z przyszłości. Co widać tutaj jak najbardziej, że jeszcze gdzieś tam trochę cierpi po jakichś przyszłych sprawach. Może to blokuje ją przed zaangażowaniem, bo jeszcze dalej gdzieś tam w głębi serca zastanawia się nad tą relacją z przeszłości, która była jakaś stabilna, która wydawała się być spełnieniem marzeń, ale która po prostu upadła w jakiś sposób, tak? I się zakończyła. Zakończyła się oficjalnie, ale może nie do końca zakończyła się w sercu tej osoby. Dobra, co w miłości w takim razie? No właśnie, i tu mamy ten sąd ostateczny. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Jeżeli są jakieś niezakończone sprawy, to one się zakończą w przyszłym tygodniu, kochani. Zakończą się, żeby móc w pełni pójść w ten nowy etap. Etap głupca. Etap ryzyka. Etap nowego czasu dla Was, tak? Nowego cyklu dla Was. Sąd ostateczny. Ostatecznie żegnacie się z tym, co Wam nie służy. Ostatecznie żegnacie się z przyszłością. Ostatecznie żegnacie się z osobami, które gdzieś tam się jątrzą jeszcze w Waszym sercu i rozgrzybują Wasze rany. Zaczynacie coś nowego. Jeżeli ta sytuacja nie dotyczy Was, to może być typowo, jeśli jesteście w związku na przykład partnerskim, to może być rozmowa typowo decydująca taka z partnerem, partnerką, co robimy? Ty, stara, stary, co robimy? Walczymy o to, czy nie walczymy? I podejmujecie jakieś konkretne działania. Albo właśnie o nowy cykl razem, albo o nowy cykl solo, tak? Także tutaj szykuje się poważna rozmowa, rozstrzygnięcie ostatecznych spraw. A propos właśnie przyszłości i również przeszłości, bo z tą przeszłością, taką przynajmniej negatywną, trzeba się po prostu pożegnać, żeby jakiś nowy cykl mógł się zacząć. Zobaczmy ten sąd ostateczny. Trójka buław. No, buławowo znowu, kochani. Buławowo. Trójka buław i król buław. Mocno baran, lew, strzelec się zarysowuje, kochani, w Waszym czytaniu. Bardzo mocno. Bardzo mocno. I piątka buław. Przepraszam Was. I na spodzie dziewiątka mieczy. Dla osób, które są w stałych relacjach i w którym ostatnio coś tam nie grało. Właśnie, co tu nie grało? No to właśnie baran, lew, strzelec, tak jak mówię, mocno buławy, same buławy nam się tu pokazały.
I na spodzie ta dziewiątka mieczy. Było dużo nieprzespanych nocy, dużo kłótni, dużo zatargów, dużo problemów, z którymi musieliście walczyć. Ale widzę, że dużo tych, z tych problemów godziliście w łóżku. Tak wam powiem, że jeśli były jakieś problemy, kłótnie, to lądowaliście w łóżku i to wam pomagało jakoś przetrwać. No ale tu jakieś decyzje muszą zostać podjęte. Może czekaliście na decyzję partnera, partnerki, co dalej? Co dalej, tak? Co robimy z tym wszystkim? Czy kończymy relację, czy idziemy w to dalej, tak? Czy odnawiamy to, czy pracujemy nad tym? No, kochani, jedno jest pewne. Los się dla was odwróci, więc jeżeli były jakieś kłótnie, spiny, los się dla was odwróci. No i na spodzie mamy tego asa kielichów, tak? Siódemka. Siódemka mieczy, szóstka buław, słońce. Jeżeli były jakieś nawet oszustwa, kłamstewka i tak dalej, to nie sądzę, że to były jakieś takie naprawdę tragiczne rzeczy przy tych kartach, które otaczają was, tak? Jedno jest pewne, no partner, partnerka ma dużą pewność siebie, dużą charyzmę, dużo tego seksapilu. Stąd może też jakieś problemy z zaufaniem w związku. To może niekoniecznie być kwestia oszustwa, czy kłamstwa, czy czegokolwiek, ale to mogą być wasze problemy z zaufaniem w stosunku do partnera, partnerki, ze względu na to, że właśnie ta osoba jest bardzo seksowna, atrakcyjna i no i przyciąga płeć przeciwną, tak? No ale jednocześnie tutaj jest szansa na szczęście, jest szansa na stabilizację, na odrodzenie tej relacji, na miłość, tak? Tu jest miłość, jest ten as kielichów, jest dużo miłości w tej relacji, w tym związku. I jest szansa na szczęście, na odbudowanie tego, jeżeli tylko zechcecie i jeżeli tylko włożycie w to odpowiednią pracę i chęć naprawy tego, kochani. No, jedno jest pewne, w tym tygodniu podejmiecie ostateczne decyzje a propos waszej relacji. Co dalej? Co z tym robimy? No i tu już decyzja zostaje wasza. No, dla was, tak? Czy zechcecie dalej tkwić w tym związku, czy jednak ruszacie dalej po coś nowego. Jedno jest pewne, coś się kończy, coś się zaczyna. Czy zostaniecie z partnerem, czy nie. Ale jeżeli chcecie ratować tą relację, tu jest szansa na coś fajnego. Tu jest szansa na miłość i na odwrócenie losu. Tu jest szansa na to szczęście i na to słońce, tak, kochani? Dobra, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie w takim razie. O, cesarzowa, bardzo ładnie. Tu możecie mieć wsparcie kogoś, albo jakiegoś byka, albo wagi w swoim otoczeniu. Osoba bardzo taka doświadczona, osoba, która zawsze wspomoże radą. To może być przyjaciółka, przyjaciel, matka, ojciec, siostra, brat. Ktoś, kto pomaga wam wzrastać, rozwijać się. Ktoś, kto pomaga ustabilizować wasze myśli i zawsze służy dobrą radą, tak? Cesarzowa też może świadczyć, że okaże się, że ktoś w waszym otoczeniu jest w ciąży, jak najbardziej, albo zaczyna jakiś nowy projekt. Jeśli nie ciąża, to może jakiś nowy projekt, nowa praca. I tutaj będzie spotkanie, rozmowa na ten temat, chęć podzielenia się tym szczęściem ze sobą, tak? Dobierzmy sobie jedną kartę do tej cesarzowej. Jedną mnie płutali. No tak, coś tu się szykuje, kochani. Jakieś świętowanko, jakieś spotkanie właśnie z tą osobą. Mówię, byk bądź waga, ale to nie musi być. To może być po prostu osoba, z którą macie cudny kontakt, która pomaga wam wzbić się na wyżyny, która pomaga wam w waszym rozwoju, która pomaga wam dobrym słowem, ciepłem, tak, szczerością. Także tu może się szykować jakieś spotkanie i świętowanie z tą osobą. Być może właśnie jakiegoś sukcesu, jakiegoś rozwoju, być może właśnie założenia rodziny, być może jakiegoś spotkania partnera, cokolwiek by to nie było. Szykuje się spotkanie, celebrowanie wspólnych chwil, dużo radości, dużo miłości, dużo szczęścia, więc takie cudowne, spokojne chwile. Dobra, praca. Dziesiątka mieczy, tu coś się działo u was porządnie, co? Panny. Ktoś wam wbił nóż w plecy, ktoś was przygwoździł do ziemi, może zostaliście zwolnieni, może były jakieś manipulacje w pracy, jakieś oszustwa, jakieś kłamstwa. Ktoś podkopał dosłownie pod wami jakieś dołeczki, w które wpadliście, no i niestety teraz leżycie i przygwożdżeni do ziemi i nie jesteście w stanie się ruszyć. A ta osoba se uciekła i ma was gdzieś, tak? Także mogło dojść do takich dosyć przykrych sytuacji w pracy. I czujecie się
przygwożdżeni, czujecie się bez sił, czujecie się, no, że nie macie teraz szansy na jakiś ruch do przodu, tak? Nie macie szansy, że już w ogóle z tego nie wstaniecie. Tak możecie się czuć, kochani, w tym momencie. No, co wam powiem? Wstaniecie, wstaniecie, bo dziesiątka mieczy świadczy o tym, że to już koniec. Tam na horyzoncie już słońce wstaje dla was, tak? Coś nowego się szykuje, jakiś nowy etap, tak? Być może nawet właśnie w pracy. Zobaczmy sobie tą dziesiątkę mieczy. Co nam padło? Piątka mieczy. No, były tu jakieś konflikty, były kłótnie, były zgrzyty, były sytuacje, w których ktoś walczył bardzo nieczysto, choćby po trupach i to może właśnie wy zostaliście, tak w cudzysłowie, tym trupem, tak? Ktoś was pokonał dosyć nieczyście, dosyć tak poprzez manipulację, oszustwo, kłamstwo i ktoś tu tak jakby wygrał nad wami. Trójka pentakli. No, ktoś z kim współpracowaliście. Oj. Ktoś, kogo uważaliście za przyjaciela. Oj, 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 oj. Ktoś, kogo uważaliście za przyjaciela, a się okazał jednak wrogiem. No i tutaj ostatecznie żegnacie się z tą miłością, wydaje mi się, do tej osoby. Ciężka energia. No dobra, no dobra, ale to się wydarzyło. Mam nadzieję, że już się wydarzyło i teraz wstajecie pomału. A jeżeli nie, no to może się wydarzyć właśnie w najbliższym tygodniu. Ale co po tym? Co po tym? Bo to jest dziesiątka, to już jest koniec. Co nowego w takim razie u pani? Co nowego? Co nowego? Co nowego w tych sprawach zawodowych? Co nowego? Cesarz, no jest szansa na wzrost. Jest szansa na wzrost, kochani. Może jakaś nowa praca, może jakieś inne stanowisko, kochani. A może szef doceni wasze starania. Tu mamy tego diabła. To może, kurde, szef jest waszym jakimś manipulatorem? Alboż, czekajcie, czekajcie. O kurde. Wiecie, co wam powiem? Wyjdzie na jaw, tak jak mówię, że ktoś z waszego bliskiego otoczenia nie był z wami szczery. Ktoś, kogo uważaliście za przyjaciela i za współpracownika takiego dobrego. Wyjdą jakieś manipulacje, wyjdą jakieś rzeczy, które podkopią albo waszą pozycję w pracy, albo jakąś sytuację w pracy, albo ktoś podbierze wam jakiś awans, jakąś podwyżkę, cokolwiek, tak? Albo przyczyni się, żebyście wy tego nie otrzymali. Przez to, że ktoś tutaj do szefa gadał jakieś głupoty. Mamił mu oczy, takie mam wrażenie. Mamił właśnie kogoś z wyższego stanowiska. Opowiadał jakieś kłamstwa. Nie wiem, że nie skupiacie się na pracy, że myślicie o niebieskich migdałach, że nie skupiacie się na tym, co ważne, tak? Kurde, ta osoba jest bardzo taka toksyczna. Możecie mieć do czynienia z jakimś koziorożcem, ale tu tak naprawdę wszystkie znaki się pojawiły, więc ciężko mi określić konkretnie, kto to jest. Ale ta osoba naprawdę naopowiadała takich głupot, że w tym momencie szef czuje, że się odwrócił od was. I właśnie stąd ta dziesiątka mieczy, kochani. Także no, może być jakaś bardzo trudna sytuacja w pracy, kochani. Bądźcie na to przygotowani. Mam nadzieję, że się nie zjawi. Mówię, to jest ktoś z waszego bliskiego otoczenia. Rak, ryby, skorpion. Mocno skorpion się zarysował. Ale będzie jakiś przełom razem z tą kartą śmierci. Będzie jakiś przełom, który pomału, pomału wyprowadzi tę sytuację na prostą. To oszustwo wyjdzie.
pomału. To może wyjść z waszej ręki, albo z osób, z którymi jeszcze współpracujecie, albo z zewnątrz, albo szef w końcu się opamięta, że ta osoba jest manipulantem, oszustwem i nie wiem, tak naprawdę się nie zna na robocie, którą wykonuje, albo że próbowała coś tutaj zakombinować. Pomału to wyjdzie, kochani, i przyjdzie to uleczenie tej sytuacji i ta stabilizacja. Także tutaj bądźcie cierpliwi, trzymajcie się tego swojej pracy, swoich obowiązków. Przyjdzie szansa na stabilizację i na odpowiednie wynagrodzenie i odpowiednie stanowisko, tak? To może potrwać trochę, tak? Także bądźcie przygotowani, że w przyszłym tygodniu mogą być małe zawirowanie w pracy przez jakąś osobę, która wcale nie jest waszym przyjacielem. Tak bym powiedziała. Dobra, zobaczmy na radę w takim razie. Gwiazda. Uleczcie rany z przeszłości. Uleczcie rany, które blokują was przed pójściem naprzód. I sięgajcie po marzenia. To wy jesteście gwiazdą w swoim życiu, także sięgajcie po marzenia. Bądźcie pewni siebie. Bądźcie pewni, że cokolwiek tutaj się przykrego nawet nie wydarza. Wyjdziecie z tego obronną ręką, tak? Los wam sprzyja, gwiazdy nad wami świecą, tak, słońce nad wami świeci, jest szansa na uleczenie różnych sytuacji, jest szansa na wyjście z problemów i jest szansa na po prostu na spełnienie marzeń, kochani. I tego się trzymajcie, bądźcie pewni siebie, wierzcie, że cokolwiek by się nie działo, wszystko się dobrze ułoży, tak? Dobra, to by było na tyle, kochani. Życzę wam mimo wszystko cudownego tygodnia, trzymajcie się cieplutko. Buziaki, pa, pa.